No, wieczorem krótki spacerek po deptaku, a Magda już wybiera kolejne miejsce, gdzie będziemy jedli, bo to jest ważne. Jestem za to odpowiedzialna w końcu. Jedzenia dość sporo dostępnego, tu jakieś lody ujadzi, magnesiki, o, tu też są. Jak to w większości miejscowości. Tak, magnesiki, a poza tym magnesiki fajnie ceny zmieniły w ostatnich latach, z 2-3 zł na tutaj 6, a nie wiem, czy wiesz, ale magnesik w schronisku pod Łapskim Szczytem kosztuje 20 zł no. Na przykład, nie? Ale jakiś specjalnie poszukany? Nie, myślę, że nie. O, Baryl, tak, to są fajne miejsca, no też. Tak, na lata. No ja wiem, jak napijesz coś rozgrzewającego. Nie, jeszcze tydzień temu bym się zgodziła z tobą, ale dzisiaj... Nie, już się nie zgadzasz ze mną. Nie. Patrz, po tylu latach akurat od wczoraj się ze mną nie zgadzasz. A tu mamy kiełbaski też. Wędzonki, ryby. A widzisz, bo to są kabanosy z łososia, coś dla ciebie tu jest. No proszę, jest pełno ofert, jest niby po sezonie, ale tu jakaś promenada, też restauracja. Nie martw się, to twoja pani nie pójdzie nigdzie, poczeka na ciebie. O, dmuchańce nawet jeszcze, można w rekinie zjechać, proszę bardzo. Idziemy do rybaka. Czemu mnie nagrywasz? No bo chcę, żebyś coś powiedziała. Z ukrycia? Kamera ukryta? Śledzik. Po kaszubsku. No w sumie jesteśmy na Kaszuba. Jak wrażenia? Dobry. Dobry? Ale czuć, że taki domowo zrobiony? Dobry, po prostu dobry. Po prostu dobry. No dobra, to teraz mamy wieczorny zestaw radości, bo jak to ustaliliśmy, morze wyciąga, woda wyciąga. A ja dzisiaj miałam kontakt z wodą, przepraszam bardzo. Czuję się usprawiedliwiona. Trzeba wciągać, bo woda wyciąga. Okej, okay, rybka. Jaka rybka? U mnie labraks. Labraks. Okoń morski, tak? Tak. Okoń morski. A u mnie bardzo morska ryba, czyli polędwiczki w sosie kurkowym. No dobra, nie katuję was już tym. Zabieram się za to. Dobrze było? Zadowolenie jest? Jest. Witam w niedzielny poranek. Nadal wieje, trochę mży. No ale już jesteśmy z Klarą na spacerze. O, czernidlaki już rosną. Dobre jak kanie, szczególnie takie świeże. Potem zamieniają się w czarną maś. Już się nawet nie da ich zbierać. No nie ma jeszcze 7 rano w Jastrzębiej. Ja lecę na plażę. Chwila wstępu dosłownie z samochodu, bo na zewnątrz wieje strasznie. Może być tak, że na plaży nie nagram dzisiaj za dużo słów. Troszkę mrze, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. No dobra. Może nawet coś będzie słychać, aczkolwiek fale dzisiaj przechodzą wczorajsze fale. Jeśli chodzi o skalę wiatru i fal, to po prostu jest to jeszcze więcej niż wczoraj. Na górze wiało, ale jak zejdzie się z tego klifu, to nie jest źle. Tutaj aż pozalewało plażę. Będzie potem widać, ja pokażę wam jeszcze raz. No a na razie próbuję. Nie jest tak najgorzej, po prostu trochę mży. Składam moje zabawki i idę w teren. No dzisiaj dość ekstremalnie, plaże co chwileczkę zalewają fale, także muszę uważać, żeby nie dostać po nogach, ale super w ogóle klimat, takiej pełnej wilgotności, prawie nikogo na plaży, niesamowity szum morza, ale spacerowicze są, nie ma na razie fantów, są kapsle, więc kolejne kapsle, a tutaj jedyna opcja w Polsce do zagrania w siatkę wodną. Tuż obok, na bardzo dziadowskim sygnale, pierwsza moneta, czyli zarżnięte nowe 5 groszy. Skaczące na jakieś minus 18, nawet na odczycie. Beznadziejne są te metale. Nawet słup oznaczający najwyżej wysunięty na północ cypel tutaj na plaży też stoi w wodzie. Fale w nocy musiały być jeszcze większe, bo tego jeziora tu nie było. No a ja co? Ja sobie tutaj łażę. Wpadło dosłownie kilkanaście groszy, więc tak żałośnie. Zero ludu. Po prostu wywiało już ludzi, bo mży i jest tak półprzyjemnie. Ale mam komfort. Jestem sam. Mogę sobie pochodzić. Ciekaw jestem, czy pojawi się ktoś z poszukiwaczy, bo przecież jest weekend. Na sygnale 45, co może być? Kolejny grosik. 2011, pozdrawiam serdecznie.
No i takie to skarby dzisiaj, nie? Zleciało się mnóstwo ptactwa, bo jadłem banana. Nie wolno karmić, wiem. Ale to się tak drze od razu i tak woła. Normalnie jakby kury na podwórku, jak gospodarz wychodzi. Na koniec po wszystkich grosikach i tysiącach puszek i kapsli, trzy kluczyki, zawieszę je tu gdzieś przy wyjściu. Może ktoś sobie je w jakiś sposób jednak znajdzie. No i to już jest ostatni fant. Pożegnanie z morzem w tym roku wystarczy. Pora jechać na śniadanie i spadać. No dobra, potworny wiatr. Żegnam morze i morze jeszcze kiedyś. Ale dzisiaj to totalna kapslownia. A teraz innymi schodami do centrum, do auta i lecę po Magdę, po Klarę i pora na śniadanko. Czego jak czego, ale w Jastrzębie ich schodów nie brakuje. Klara też miała spore przejścia, bo ona, wiecie, fanką schodów nie jest. Więc miała tutaj przejście, zarówno w budynku naszym, gdzie mieszkamy. Sporo stresu niestety, jak i właśnie te zejścia na plażę, ale tutaj radziła sobie całkiem nieźle. Może dlatego, że nie widać tutaj takich przestrzeni, a w hotelu niestety dużo przeszkleń. No i po poszukiwaniach Jastrzębia właściwie pusta jeszcze. Nasza kawiarnia, już tam światełka się świecą. U rybaka też światełka się świecą, ale może się świeciły całą noc, nie wiem. Kilkanaście groszy. Kupa kapsli, ale fajnie się było przejść razem z nielicznymi piechurami, którzy też od rana wdychali morską bryzę. No a teraz powrót na śniadanie i jeszcze wam opowiem pewną historyjkę, która będzie początkiem pewnego kącika tematycznego u mnie na kanale. Myślę, że ten kącik będzie mógł się nazywać, ale głupi jestem, że nie pomyślałem, o, będzie fajnie się nazywał. Mam nadzieję, że znajdzie swoich fanów. Generalnie było dość śmiesznie, jak gdyby nie było tak smutno. Cukiernia Konkol już otwarta, od rana kusi. A propos parkowania, to mam taki tutaj myk, że w samiusieńkim centrum jest dosłownie kilka miejsc. Tak naprawdę jest tu też postój taksówek, dwie koperty, ale są też trzy miejsca normalne. O, i tu sobie stoję. W weekend miejsca niepłatne, więc super, bo od razu jest zejście też na plażę i idealne. Posłanko Klary już w samochodzie. Jaśnie pani ma tutaj wygodę. Także to znak, że zaraz się pakujemy. No i to jest Eden, czyli miejsce naszego zakwaterowania. A teraz krótka historyjka, o której wam powiedziałem. Wczoraj byłem na spacerze z Klarą, a tutaj jest taki system, że żeby wyjść, trzeba znać kod, bo rano rozsuwane drzwi z frontu nie są czynne. No ja rano wyskoczyłem z Klarą bez kodu, oczywiście bez numeru kodu i bez telefonu, bo telefon podłączyłem sobie do ładowania, no bo chciałem potem, idąc na plażę, mieć telefon, żeby być w kontakcie. No i nie ładowałem go w nocy, bo zasnąłem ze słuchawkami, po prostu słuchając muzy, a słuchawki też na USB-C, więc wiadomo, ładowarka nie była podłączona. No i teraz historyjka. Wracam ze spaceru, nie mam kodu, nie mam telefonu, Magda na drugim piętrze i praktycznie nie mam jak wejść. Ludzi, żaden ruch, bo się zebrałem przecież wcześniej na ten spacer. No tutaj mieliśmy takie miejsce fajne, bo tam jest dalej las na spacerowanie. No i wszystko fajnie, pięknie i pod drzwiami spędziłem prawie godzinę. A uwierzcie mi, nawet brałem te kamyczki, takie drobne, i w geście desperacji rzucałem tymi kamyczkami nawet w okno Magdzie na drugim piętrze. Delikatnie, no bo szkoda by było tych balkonów szklanych, ale tak delikatnie rzucałem, żeby dać znać. No nic to nie dało. Liczyłem na to, że może Magda się zreflektuje, że skoro spieszyło mi się na plażę, to będzie przynajmniej dziwne, że nie wchodzę po godzinie do budynku i że może zejdzie po prostu, pamiętając też o tym kodzie. Ale no niestety nie. No i ostatecznie udało mi się Magdę zobaczyć przez balkon i Magda zeszła mi otworzyć. Ale jaki jest morał? Morał jest taki, że ja głupi nie pomyślałem, tak? Tak się ma nazywać cykl. No więc przyznaję, że no gdybym miał telefon, tak? No to bym zadzwonił na górę i Magda by zeszła i nie byłoby całej tej historii. Ale najfajniejsze jest to, że jak rozmawialiśmy potem o tej sytuacji, no to dowiedziałem się, że gdybym po prostu
miał słuchawki bezprzewodowe. Gdybym miał słuchawki bezprzewodowe, to nie musiałbym wtykać tych przewodowych, a to znaczy, żebym wetknął ładowarkę i tak dalej. Czyli co? No i wystarczył ten kot, oczywiście. Albo wystarczyłyby słuchawki bezprzewodowe. Kto też tu jedzie takim pancernym wozem? Kto też tu jedzie takim wozem? Czyżby helozaur? No, spotkanie oczywiście umówione. Przy okazji pobytu nad morzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię tak od razu. Patrzę, czy masz już zaznaczone ten miejsce, do którego przybyłeś dzisiaj. Cześć, hej. Grzegorz jestem. Sebastian. Hej. Nie, tutaj nic nie będę chyba oznaczał, bo jakby farba spłynęła, to no tak, tak. Będąc na Pomorzu, nagle byłbym w Afryce. Nie, bo widziałem u niektórych kamperowców, że sobie, wiesz, naklejają przeróżne miejsca, ale na mapie to byłby pierwszy raz, no, chyba, nie? Musiałbym taką mapę sobie z Polski głównie. No właśnie. Stety albo stety, te czwórkowe. Łe, nie, to nie, to będą już pamiątki, nie? No, moje będą robił teraz jakiś z tym wzorem, z nowym autem, ale spoko. To też muszę zaczekać, aż wszystko tam go podpisuje na TikToku. Nie wkurzasz się, że filmuję? Nie. Nie, to dobrze. Nie. Też zaraz będę. To jest, może by taki kubek może dla ciebie? Być, tak. Wczoraj oglądałem chwilę, ale spoko. Wiem, bo mam tak kiepski internet, że to nie szło. Ale w ogóle nie da się oglądać wszystkiego. Ja mam tyle, wiesz, kanałów zaprenumerowanych i naprawdę chciałbym oglądać dużo różnych fajnych rzeczy, ja, ale to jest... Ładne wykonanie. To jaka to firma robiła? U kapitana przyczepy. Aha, byłeś to, już. To już tak. No i wczoraj sprzedałem akumulator i ten regulator, okay. Tu był. Okay. No i teraz czekam na akumulatory. No śledziłem te twoje ostatnie odcinki, w ogóle bardzo ci kibicuję. Fajno. To z tego będzie. Fajna ten, to jest trochę do to już robiłeś. No ale tam docelowo jak jeszcze jakiś kawałek garażu się znajdzie, mhm, to poprawię wszystko pistoletem. Spoko. Widzę, że jesteś przede wszystkim marce wierny, nie? Tak wyszło. Dziękuję, ale za dużo, naprawdę. Nie, no co ja z tym mam zrobić? Wezmę dwa. Jak kogoś spotkam, to jeszcze się podzielę. To daj. Może się przydało. Daj. Może Anusz, dziękuję. Nie, naprawdę, ja miałem tego cały worek. Nawet jak przyszli widzowie, żeśmy rozmawiali, to rozmawialiśmy codziennie z kimś, nie? Ale okay, tak, żeby pamiętać o tym, żeby te kubki czy coś, to ja o tym nie pamiętam. W samochodzie pewnie były albo gdzieś, nie? Też jeden widz sam mnie zatrzymał na drodze i do tej pory mu jeszcze go nie wysłałem, tego kubka, nie? Nie mam pamięci, że... Nie wiem, czy to fajny zwyczaj jest. Wiesz, ja nie jestem maniakalny, może mam dosłownie 3 czy 4 te kubki, ale uważam, że to jest... Akurat w tym środowisku dość sympatyczne, nie? Widzę, jest, że na zlotach tak, też, no, wymiany te wszystkich różnych gadżetów. Teraz będziesz już bardzo rozpoznawalny, bo wiesz, bo niebieskie Vito to tam jeszcze, powiedzmy... No i właśnie, no ja nie wiem, czy to dobrze, nie? No i faktycznie mamy tutaj sprzęt jedyny słuszny, jest u Nitra, no i nie musimy poczekać, żeby w domu zrobić jakiś test. Mimo że nie mam żadnego winylu, no to teraz będę musiał o tym pomyśleć, aby mieć. Nie wiadomo, jak tutaj igła, ale to można na sucho sprawdzić. No, powiem ci, że po długim czasie, jak on leżał, to przede wszystkim pasek, nie? Bo podejrzewam, że on tam jest, może być w ogóle sparciały. A i igły też nie były jakieś tam bardzo skomplikowane. To były sprzęty tak robione, żeby chałupniczymi metodami można było to naprawiać. Dokładnie, jakby. Dokładnie. Nie trzeba tutaj fachowej... Dobrze, cieszę się, że trafi do kolekcji. Ja już sobie wyobraziłem, że może do samochodu wstawić, wiesz, nie? To byś miał pierwszy taki wyprawowy samochód z gramofonem. Tam głośniki to wszyscy już mają, nie? Na Bluetooth. No tak, tak. Ale wiesz, to takie retro, nie? Retro. No i Bluetooth. Jest niepowtarzalny klimat tego brzęczącej, no pewnie, trzeszczącej płyty winylowej. Słuchaj, ja wróciłem do winylu po wielu, wielu latach. Ja po prostu klołem na siebie, bo ja sprzedałem winyle. No i ciekaw jestem, daj znać kiedyś tam, czy zagrało, nie? Bo to... Tam znać napiszę. Kubeczki poszukiwaczy wymienione. Bardzo miłe spotkanie. Helozaur być może da drugie życie staremu gramofonowi Unitry, której to Unitry jest fanem. No i jazda dalej w teren. No i przemiłe spotkanie, także takie rzeczy lubię bardzo. No, jeszcze kubeczki. Jak kogoś z was spotkam, też się podzielę, bo dostałem 3 odyńcowy z T4. Miła pamiątka ze spotkania. Żegnamy Eden, żegnamy Jastrzębią Górę powoli. Jeszcze jedziemy na śniadanko. Jaśnie pani tutaj już na swoim. Dobrze ci? No musi być dobrze, nie? Powiedz, ja muszę mieć tutaj bardzo dobrze. No. Na posłaniu. I zaraz jedziemy coś zjeść i do domu. W sumie miałem jeszcze pomysł, żeby po śniadaniu podjechać na Dębki. I też jeszcze przespacerować się z Klarą nad morzem.
Magda też nie była w tych okolicach, praktycznie pierwszy raz jest. No ale jest jak jest za oknem. Teraz znowu kropi, więc chyba niestety w trasę. Ale najpierw oczywiście na śniadanko. Bez śniadanka nie ma jeżdżenia. Klara już pod ławą, czyli wiecie gdzie jesteśmy. Tym razem na śniadanko. U rybaka oczywiście, czyli nie zmieniamy sprawdzonych miejsc. Nie ma ich żur na śniadanie. Przepyszny zresztą. No u rybaka to nawet jajecznica wygląda ślicznie. A grzaneczki poukładane w piramidkę. Nawet z jajkiem. Proszę. Szkoda ruszać normalnie. Magda w magnesowie, a Klara już wypatruje. Gdzie pani jest? Gdzie ta pani? Gdzie ona poszła? Gdzie? Tu jaki fajny klasyk jedzie. Super pojazd. No, nie spapajaliśmy nic tym razem. Chociaż to też z polecenia. Może następnym razem? Może. Chociaż jak nas znam, to następnym razem pójdziemy do rybaka. To w ogóle przyjedziemy. Jeśli przyjedziemy, jasne. Przymierz się do Michaela Jordana. Słyszałaś? Tylko tu możesz zrobić sobie zdjęcie z księciem Williamem. To mi miejsce się podoba, ładnie jest tutaj zlokalizowane to na klifie. To nieczynne. Widać, że raczej nowe wszystko. Fish and meat. No nasza sezonówka idzie na schody znowu. Dzielna jesteś. Dasz radę. Chyba się komuś może spodobało. Pani mówiła, że masz się nie umoczyć, nie? Ciekawe. Ktoś tu ma radość. Może cały czas niespokojne? Jak tam? Co pani powie na to morze? Nie wolno nam iść do bliska. Już się wpatruję. No Klara, jak ci się podoba tutaj? Niech pani coś powie. Niech pani powie, jak się pani podoba nad Bałtykiem. Mały buldożer francuski Klara tam jest. Mamy całe wybrzeże dla siebie. Warto przyjechać we wrześniu nad morze? Bardzo, bardzo. Jak tam? Super. Trzeba się pożegnać z morzem. O, jak żegnamy się z morzem. Żegnamy się z widzami. Ale nie na zawsze. No nie na zawsze. Dziękujemy za obecność w odcinku. Zapraszamy na nowe przygody. Pewnie mnie i tak nie będzie słychać w całym dmuchaniu. Nie, ale... No, jedziemy. Do zobaczenia. No, to narka. Nic, tylko po sezonie wpaść
Biżuteria jest po 25 zł, wszystko. Sezonowe wyprzedaże. Ale zobacz, tu masz obrazki swoje. Wszystko jest po 25. Zapytaj o cokolwiek, Magda. Dobra, muszę kupić urlop. No bo zmuszają psa, no. Zmuszają psa do życia kawiarnianego. Żegnamy Jastrzębią Górę. Wszyscy na pokład. Jesteśmy w stopce. Zajeździe. I niemałym skansenie przy okazji. Fajne miejsce z dużym grillem. A jak jesteś z grillem, to są tutaj fani. Nie? Są fani grilla wśród nas? Są.